Polsce z powodu zakażenia rotawirusowego problemy zdrowotne, z którymi zgłasza się do lekarzy, ma przynajmniej kilkaset tysięcy osób rocznie. Najtrudniej sytuacja wygląda w przypadku dzieci. Szacuje się, że około 172 tysiące dzieci muszą skorzystać z pomocy lekarskiej, a około 50 tysięcy co roku trafia do szpitala. Rotawirusem dziecko zarazić się może w każdej chwili. Bardzo często też, jak twierdzą eksperci, dochodzi do zakażeń w szpitalu. Na przykład dziecko przyjeżdża ze złamaną ręką albo z infekcją górnych dróg oddechowych. Wystarczy, że na oddziale jest jedno chore dziecko, albo na przykład w żłobku czy w przedszkolu, to większość grupy zazwyczaj choruje również. Wydaje się, że rotawirus nie jest niczym groźnym, o po prostu biegunka, ale jednak powoduje u dzieci odwodnienie, często dzieci muszą dostać kroplówkę. W naszym kraju jest ta pomoc medyczna, w wielu krajach po prostu na biegunkę rotawirusową dzieci umierają. U nas są to szczepienia zalecane, ale zapłacić za nie muszą rodzice. I co ważne, to szczepienie trzeba wykonać u bardzo małego dziecka. Z badań, które przytaczamy w raporcie poświęconym rotawirusowi, wynika, że część rodziców po prostu nie stać na to, a część dowiaduje się o szczepieniu zbyt późno, kiedy już ich dziecka nie można zaszczepić.